Rok 1522, a ja podbiłem dla was całe Indie i znacznie, znacznie więcej, bo również cały region Perski oraz Korostanu. Więc właśnie to zobaczycie w dzisiejszym odcinku, jak podbijać, jakie idee wybrać, żeby stworzyć takiego potworka. A za chwilę również wejdzie nam Provincial War Score Cost i będziemy mogli podbijać Ming. Timurydzi, kraj, którego nazwę często przekręcam na Tymurydów, więc jeżeli kogoś uszy bolą, no to ostrzegam od razu. Mamy dużo wasali, którzy w najbliższym czasie mogą być naprawdę sporym kłopotem, zwłaszcza jeżeli zemrze nam ten władca, a ma 67 lat, więc są spore szanse na to. Mamy unikalną formę rządów, Ikta. W późniejszym etapie rozgrywki zastanowię się, czy nie przełączyć na Eastern Plutocracy i jako Ikta możemy dać już na samym starcie rozgrywki Liberty Desire in Subjects minus 15%. Inne rozwinięcia też są dość fajne, ale raczej tego nam nie przeskoczą. Tak jak mówiłem, dążenia niepodległościowe naszych wasali są mega ważne dla nas, bo zobaczcie, skoro teraz mamy już 50% do śmierci naszego władcy, a niektórzy są naprawdę blisko tego, żeby być nielojalni, no to ile tutaj będzie, jak nam władca zemrze? Jeżeli idzie o nasze stany i przywileje, nie rozdaję ani jednego punktu, nie schodzę poniżej 30% Crownlandsów, żeby nie dostać negatywnych efektów do lojalności naszych subjectów z Deva. Co prawda, myślę, że byłoby w stanie utrzymać lojalność tych subjectów, rekrutując wojsko do Kappa oraz dewując ich prowincję, ale nie chcę wydawać na to punktów. Ha, już mamy Timur Leadership, bo nasi wasale są lojalni. Kolejna sprawa to rywale Mameluk oraz Sultana Delhi. Leci insult na Mameluka, bo w rywalach ma Osmana, a to pozwoli nam wziąć wtedy Royal Marriage z Osmanem. Naszym wasalom ustawiam politykę, żeby chodzili i walczyli z przeciwnikiem, będzie to super ważne. Atakujemy też na Reconquest, Cassius Belli, Ayam. Niestety w sojuszu ma hordę, co będzie mega upierdliwe, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Raczej chcemy unikać walk bezpośrednio naszym wojskiem. Zatrudniłem też najemników, których będę wysyłał na okupację stolicy na przykład, czy też fortec. Zaczynam też nawracać nasze prowincje, co prawda zajmuje to dość sporo czasu, a więc dobrym pomysłem będzie też odpalenie odpowiednich edyktów w prowincjach, które chcemy nawracać na siłę misjonarzy. Moglibyśmy się zmienić na religię Shia, daje nam to 5% morali. Jako sunnicki kraj mamy 10% do naszej kawalerii, co jest mega słabe. Timur ma jeszcze drugi, duży problem, mianowicie mamy sporo religii Shia na naszych terytoriach i w zasadzie będziemy mieli jeszcze za chwilę jeszcze więcej, bo podbijamy ją od Ayamu. To powoduje, że zmniejsza nam się jedność religijna w kraju, a to zwiększa niepokoje, zwiększa koszty stabilności i dużo innych rzeczy negatywnych daje. Jako że religia Shia w stosunku do sunnickiej jest religią heretycką, nie mamy totalnie jak jej przeciwdziałać poprzez Dihimi. Zobaczcie, Not Muslim Group, a to wszystko jest muslimska grupa. Tutaj mamy do innowierców, nie do heretyków bonus, do tolerancji. To naszym jedynym rozwiązaniem jest jak najszybciej to nawrócić. Dlatego na przykład też poluję cały czas na doradcę religijnego, ale to już 6 reroll i wciąż go nie ma. Bardzo pożądanym widokiem jest to, żeby przeciwnik po prostu niszczył wojska waszych wasali. Im mniej wojska mają, tym bardziej są lojalni. Wojna z hordą w early game to darmowy hajs oraz prestiż. Change my mind. A jam kończymy następująco, zostawiając sobie tutaj taką klitkę do podbicia w przyszłości, dzięki temu odcinamy go totalnie od Kwara Kunjulu. Najlepsze jest to, że nie mamy nic do korowania, a możemy lecieć dalej z naszymi wojnami w tym regionie. Czy tu nie powinno być czegoś takiego jak Sirhind? Teraz atakujemy te wszystkie pomniejsze kraje, ręcznie claimy robiłem, podbijamy to dosłownie wszystko, co jest w trejcnodzie perskim. Bierzemy też sojusz z Osmanem wreszcie, to nie tak, że zapomniałem o tym, po prostu tak wypadło. Bierzemy na początek szkołę z merchantem dodatkowym, co pozwala mi mieć aż 4 merchantów na starcie rozgrywki. Zobaczcie, już 38% udziału w handlu perskim. Czas na darmowe pieniążki za korupcję, bo czemuż by nie? Czas zacząć zdzielać naszych wasali. Zaczynamy od Sistanu oraz Afganistanu, bo tutaj musimy troszeczkę punktów wydać. Dobra, a teraz potrzebujemy jeszcze zdobyć na wasala Hormuz. Możemy już sobie na to pozwolić, no bo po prostu zjadłem już Afganistan i Sistan. Transoksjana, Korostan i Fars są całkiem lojalni w tym momencie. Nasze galery topią flotę Hormuzu, co jest wyjebiste. I atakujemy ich stolicę od razu. No
i mamy masnego następcę. 5-5-3 całkiem mi na rękę. Poza tym, jeżeli nam się jakiś kiepski władca narodzi, to zawsze mamy szansę na to, że jeszcze dzięki temu eventowi dostajemy lepszego innego. No w tym wypadku akurat mój władca jest lepszy, więc w którymś momencie może tutaj nam się pojawi inny władca i wtedy sobie kliknę i stracę te dwa punkty stabilności. Na razie jest to niepotrzebne. Zjedamy Hormuz. Teraz o dziwo o bardziej się opłaca zjeść i wypuścić niż jakkolwiek wasalizować. No i w sumie teraz ten najfajniejszy moment, czyli zjadanie naszych wasali. Każdego, którego teraz klikniemy, mamy na nim 100%, zobaczcie, od razu to wskakuje, bo posiadają nasze twarde kory. Minie miesiąc i wszystko jest nasze. Dzięki temu też możemy kolejne misje brać oraz, co najważniejsze, możemy uderzyć w kierunku Indii. A skoro już wasali nie mamy, no to możemy sobie pozwolić na branie teraz dodatkowych punktów i możemy wypuścić Hormuz jako naszego wasala. Klikamy też misję Prepare for War, co w sumie nas dalej mocno prowadzi, a tą klikniemy jak tylko zajmiemy terytoria Doabu i Delhi. Naszym pierwszym celem będzie Mantua do podbicia. Tutaj niestety Peszek z Jampurem, no to będzie to mega upierdliwa wojna. Jak zwykle kampania zamienia się w symulator, kto kogo pierwszy będzie oblegał. Carpe Siege! Bierzemy 7 lat pokoju z Jampurem. To akurat powinno być tyle, żeby nam starczyło na moment, w którym będziemy w niego się wbijali. Jeżeli dobrze pamiętam ścieżkę Mughala, to najpierw pobijamy północne Indie, żeby dopiero zająć się południowymi. Idealnie agresywna ekspansja nam wpada. Nasza droga do Indii się już otwarła i tutaj dosłownie wszystko chce zamieniać w Trade Company. Naszą stolicę przenosimy do prowincji Safari, czy Sari, w Safari nie wiem, to obok nawet nie stało. Ponieważ mamy tutaj silki, trade power zwiększony, jest to bardzo dobry trade goods. Mamy też centrum handlu, które możemy ulepszyć. Odpalmy misję na development. Też stan mieszczański też doprowadziłem do tego, żeby dawali nam 10% kosztów developmentu. No i mamy to renesans wprowadzony. Z Bengalem jak najdłuższego trusa chcę mieć, ale 95% to mi nie dadzą. I bierzemy taki wężyk, szkoda, że nie możemy sobie pozwolić na więcej. Pierwszą ideę, którą biorę, to jest dyplomatyczna. Przed zmienieniem się w Mughala warto odpalić jeszcze wszystkie inne misje, które możemy. Niestety, tych nie zrobię, a szkoda, byśmy dostali jeszcze większe bonusy do damage, o tej 500 golda mi ucieknie. Ale realnie podbić tych prowincji nie mam jak. No i super, jeszcze bardziej porozwijałem, pobudowałem budynki, handel zwiększyłem już do 50%. Nie ukrywam, dość ciężko się zwiększa handel w Persji. Tym bardziej, że jeszcze trzeba Quara Kunjul będzie podbić, Great Ordę, która nam dość sporo kradnie. Dość to upierdliwe, no ale lepiej tego nie zrobimy na ten moment. Mamy też 200 punktów dyplomatycznych, więc mogę tworzyć wreszcie Mughal Empire. I tak, raczej chcemy mieć nowe ambicje i tradycje, bo mughalskie idee do podbijania są o wiele lepsze od tymuryckich. Core Creation Cost na początku, potem technologia minus 5%, kawaleria silniejsza, dyscyplika, National Unrest, koszty idei i tak dalej. Mamy też Indian Sultanate Government, co nam daje tolerancję inowierców plus 3. Na drugim tierze mamy Mughal Divan, która daje nam Gathering Capi City plus 150%. Następnie dochodzi znowu Gathering oraz lojalność i dyscyplinka u Rajputanów. Niestety tracimy wszystkie tutaj dla państw islamskich state. O wiele bardziej wolę jednak Dihim i tańszą technologię niż Brahimsów i tak dalej, co nie zmienia faktu, że to też są dość ciekawe stany. Przywileje porozdawałem następująco, możecie sobie na pauzie zobaczyć. Na NB trwa zimowa wyprzedaż, wpadnijcie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Jako Mughalsi dostaliśmy mnóstwo claimów i w zasadzie od tego momentu fokus leci totalnie na punkty administracyjne. Wiem, że mamy dyplomatyczne do wprowadzenia, ale będziemy dużo podbijali. Najlepsze jest to, że jeszcze po przejściu stolicy dostaliśmy Eclipse Poland, bo Polska już nie może być naszym rywalem, bo po prostu nie wie, gdzie jesteśmy. Polska nie ma odkrytych na ten moment Indii, więc nie wie, że możemy być ich rywalem. Tak, był rywal i go nie ma. Przeniosłem jeszcze stolicę ogólnie do naszego pierwotnej miejscówki, bo przypomniałem sobie, że ja chcę tutaj robić wszędzie trade company, więc nie możemy mieć stolicy w regionie Indii. Ale że jak to, że my się lubimy? My się nie lubimy, send insult. Nie możesz mi nie dołączać do wojny przeciwko Tymurowi, bo ja chcę na tobie resetować trusa. Halo. No dobra, no to Sindh będziemy jednak orali. Dobra, czas troszeczkę ponabijać Army Tradition, bo zostało mi go dość malutko. Spy Network Construction.
Ale w tych walkach z... Oh my god, co za rzeź, niewiniątek! Czemu ma więcej Army Tradition? Halo? Za to, że przegrywam, dostaję więcej doświadczenia? No chyba nie tak to działa. Nie no, w sumie to tak to działa w życiu. A teraz lecimy oblegać. Mamy też złotą erę, więc nam się przyda. O, jak widzę, jak te takie stojące słonie, to ja już wiem, że on będzie się próbował gdzieś tutaj wbić w którąś z moich tych mniejszych armii, więc... O! Nie rozdzielajmy się, te 10 tysięcy sobie zostawmy, żeby dołączać do odpowiedniej bitwy. W międzyczasie okupację fortów, nie wiem, przenośmy na wasali. No po co ja mam za to płacić, prawda? No i pięknie. Za dużo to i tak nie kosztuje. Taki wężyk wziąłem, bo w pierwszej kolejności chcę się pozbyć fortec. Zostały już mu tylko dwie. Nie no, Jampur mi prezent robi, gwarantuje niepodległość. Do tego jeszcze zdążę skasować fort na stolicy. What the fuck? Nie no, Jampur zdecydowanie robi to specjalnie, bo jedna wojna to za mało, więc trzy na raz, w sumie byłoby nawet więcej na raz. Dar dla stanu, jak najbardziej. Ten event mam już chyba 10 raz. Możemy też zmienić naszą religię na Sikhów, co w sumie chyba nie jest złe, bo to jest z grupy Dharmik, a tu mamy pewien taki przekoksany monument dla Mughala, który zmniejsza nam Core Creation Cost o 15% dodatkowych. Gdy Mameluk przyjdzie cię oblegać i przy okazji czyści ci bunty. Fajna sprawa, że olał totalnie Osmana i leci na mnie. No, czas rozwinąć naszą armię, jak i zwiększyć liczbę naszych claimów dodatkowych. Oh my god, ale będzie zjadane. Drugie idee do pary, lecimy totalnie administracyjne, dla właśnie Core Creation Cost. Naprawdę, nie wiem co tu się dzieje, Mameluk tylko przychodzi i czyści mi bunty. Takie wojny to ja jednak toczyć mogę. No, kiedy mamy Wall Bridge, najemnikami oblegamy, to jak najbardziej szturmować możemy. Ich życie i tak jest bez wartości. Wreszcie mam armaty i mogę robić takie rzeczy jak szturmy. Dawno szturmów nie robiłem, oj dawno. Więcej szturmów! No, takie bitewki też mogą być. Czy to była flaga LGBT? O kurka, mam nadzieję... Nie no, na YouTubie jest to akceptowalne chyba. W Polsce mogą mnie co najwyżej zbanować. Dobra, robimy Carpet Siege'a i bierzemy pieniążki tylko od Bachmanisu, bo tak się składa, że na razie od niego nic nie chcę, ale w przyszłości może się to zmieni. I kolejna kultura asymilowana. Jak to zwykle bywa, buduję od razu też ulepszenia do handlu. Chociaż tu mam wrażenie, że będę musiał to state'ować, jak tak przeglądałem misję. Czy ja właśnie wydałem niepotrzebnie 1500 golda? Chyba tak! Mamy też dużo budyneczków do pobudowania. Mogę już zacząć spawnić. Czas rozpocząć dużą wojenkę. Niestety będzie Bachmanis w tej wojnie. Trudno. Albo nie będzie. Zaraz zobaczymy. Wojska Gujaratu chyba tu były wojska. Chciałem wam pokazać bitwę, ale wyszło jak zwykle. Po prostu istny stack wipe walnąłem, wipnąłem. O, może w Sindzie będzie? Będzie w Sindzie? Tak, totalna anihilacja. No niestety, jak się ma przewagę technologiczną, to tak też się dzieje. Po kolei będziemy znikać te kraje, bo wiecie, był i znikł. Nie ma Gujaratu, przecież nikt o nim nie słyszał. Sindh? Jaki Sindh? No to przecież nie te regiony. Sindh to był gdzieś tam daleko. A co to za obleganie fortów bez generała? Pamiętajcie, drogie dzieci, nie oblega się fortów bez generała, bo to się źle kończy. Zwłaszcza jeżeli oblegacie mury słoniami. Ktoś to widział, żeby oblegać mury słoniami? No po prostu... No dobra, w Age'u też mury się słoniami niszczy. Ale to jest jakaś głupota, co taki słoń wali głową w mur i to przechodzi dalej. No... Chyba zaczynam przeginać! LOL? Kto tu wypuścił Deli? Nie ukrywam, zacny prezent, mości panie. Całe życie 150. W sumie za chwilę jeszcze będziemy Core Creation Core mieli z Hindustani, tańszych doradców i tyle z ciekawych rzeczy. A, bo chyba nie mówiłem o tym, że każda akceptowalna kultura napełnia ten pasek całej grupy kulturowej. I w momencie, kiedy posiadamy 100% prowincji, dostajemy następujące bonusy. Gdy jeden bunt to za mało. No to czas na głupią wojnę, bo będę musiał podbić coś, co bym normalnie zostawił na sam koniec, ale tak nie prowadzą misje niestety Mughalsa. Żeby podbić południe, muszę podbić północ. Głupie, durne, ale trudno. Przynajmniej dojście do stolicy mam dość łatwe. I znowu kilka wojen na raz. O, Gujarat się wyzwolił. Nie, jednak nie. Czy ja dobrze widzę, że Orisa nie ma żadnej fortecy? Pięknie! No i to nam daje 500 dukatów, goods produce zwiększony w danym miejscu i bardzo dużo claimów, nie to ta mapka na Bachmanis za chwil parę. Tak, zapomniałem dokończyć Ayam, totalnie zapomniałem o tym kraju. Sprawa Jampuru wreszcie znika i teraz dostaliśmy claimy na Orisę. To akurat dobrze się składa, za 2 lata kończy nam się truce z nimi. Ten moment, kiedy masz spory dylemat, których generałów się pozbyć. No, mamy okazję dorąbać troszeczkę armii Bachmanisu, więc skorzystajmy z niej. W ogóle myślę, że też będzie taka wojna raczej o obleganie prowincji. Ciekawe, czy Osman przyjdzie mi tłumić moje bunty w Indiach.
Bachmanis poszedł mi tłumić bunty, a ja mu krajał kupuję. Kocham te nowe mechaniki bota. Wygląda na to, że przez jeszcze jakieś 5 lat będę mógł wykorzystywać Osmana, żeby przychodził i tłumił bunty na moich prowincjach, więc jeszcze nie kończmy wojny z Ayamem. Po co tłumić bunty, skoro to może robić przecież was sojusznik, prawda? Dzięki, Osman, naprawdę się przydajesz. Ale nie jest, jak mi pomagasz w tym momencie. Jeszcze kurde to wygram. Nie, dobra, linia się załamała. I po wojsku. Łatwo, szybko i przyjemnie, Bachman jest zjedzony. Kolejne klejmy dostałem. Wreszcie coś na Vigiangar, wyjebiście. Tak, a Osman wciąż chodzi i czyści mi buntowników. Dobry Osman, dobry. W sumie to ani razu jeszcze nie patrzyłem na koalicję. Na razie chyba żadna nam nie grozi. Więcej gaweringu! O, coraz lepiej to wygląda, coraz lepiej. Możemy teraz jeszcze polecić dalej z misjami. Okazało się, że musiałem tutaj zrobić twarde kory. Totalnie to przegapiłem. Muszę podbić Tabriz. Czyżby Osman miał mieć kolejną wojnę? Chyba nie. Możliwe, że mają Trusa. Nie, czyli potrzebuję chyba Cassius Belli tylko na nich. Przydałoby się trochę tych fortec w sumie pokasować. Zapomniałem, że w Mewarze była przecież kopalnia złota. Nie mam czasu podbijać tych małych państewek tutaj, więc postanowiłem je po prostu zwasalizować pokojowo. No to nadszedł czas na Orisę, a Orisa nadal żadnych fortów nie ma, więc... Oh my god. Nie wiem, co jest z tymi botami. Wszyscy kasują forty. Znaczy, nie to, żebym narzekał, że mi się trudniej podbija, czy cokolwiek. W sumie nie pokazywałem wam, w jakich stakach chodzę. Takich bardzo dziwnych, bo wcześniej miałem 26, to sobie podzieliłem. 10, 2, 3. Taki byłby właściwy stak, mniej więcej, na to tutaj okolice. Bardzo duża attrition jest w Indiach. Bardzo dużo manpowera się traci. Co prawda nie mam jego za dużego przyrostu, bo tylko 1129 na miesiąc. Ale jak na granie w Indiach jest to i tak nawet dość sporo. Zwłaszcza, że nie mamy idei ilościowych. Gdy jedna wojna to za mało. Tu okupujemy, a Orisa sobie gdzieś biega po moim kraju. O! Mam już bonus z Hindustani. 10% Core Creation Cost. Od Vigiangaru biorę przynajmniej stolicę. Kto się spodziewał perskiej... Boże, nie perskiej, mugalskiej inwazji. Tu i tu w sukienkach chodzili. To samo prawie, nie? Persja, Mugal. Zapomniałem totalnie o Kowarakum Dżulu, że jeszcze tutaj wojnę toczę. No ale bez większego problemu wygrywamy, mimo... Czekajcie, jakie ja kory dostałem? Dobrze, okorowałem. Już po prostu jestem wyrąbiście zmęczony. Nieważne, Lukas zacznie zaraz ogarniać. Jej, znowu stoję na fortach i w zasadzie nic więcej nie robię. Dawno coś buntów w sumie nie miałem. No i wykrakałem. A kogo to Baluchistan ma na sojuszniku? Mahra. No, czyżby wreszcie mielibyśmy mieć ładny napis? Od razu lepiej. Chciałbym powiedzieć, że to już ostatnie wojny, ale jednak nie, bo to tylko skracanie trusu. Pójdą tutaj White Peace'y. Kilka lat później jesteśmy i w zasadzie kończę podbijać Vigiangar. Muszę przyznać, że można było spokojnie wcześniej to wszystko zrobić, gdybym nie szedł misjami, które tutaj były dla Mugala. I co jest najlepsze, praktycznie nie mam żadnych kosztów tego, że ja robię cały czas breaking trusy. Lecę na minus 2 stabilności, mam praktycznie bunty tłumię na bieżąco. W ogóle mam War Exhaustion za wypowiadanie tych wojen na Breaking Truce. Koalicja również nie istnieje. Jedyny kraj, który by wszedł, to Czagatajowie, ale jesteśmy tak przepotężni, że mamy na to totalnie wyrąbane. I w zasadzie w 1522 podbijam właśnie całe Indie. Wszystko jest moje. Pięknie się to prezentuje, prawda? Zobaczcie, ile dodatkowych bonusów mam. Kiedy anektuję jeszcze tutaj tego wasala, dostajemy jeszcze 5% Goods Produce Modifier. Też niedużo mi brakuje, żeby dostać tańszych advisorów, no całkiem nieźle to wygląda. A ogólnie to wygląda jeszcze tak, bo pamiętajcie, że mamy cały handel również Hormuzu oraz większość Basry. Mamy 105 inkomów w 1522. Mega dużo kasy, 85% udziałów, a w sumie jeszcze mogę tutaj to troszeczkę poprawić. No i też muszę poprawić, z tego co widzę, przesyłanie handlu jednak z Basry, bo ktoś mi tutaj to jednak kradnie. Więc będzie trzeba podbić Irak za chwilę. I w zasadzie ten run to 100% World Conquest. Ale nie wiem, jeżeli będziecie chcieli 1500 lajków i spróbujemy zrobić True Heir of Timur jako jeden właśnie z wasali początkowych Timura. Ekonomię mamy przekoksaną, prawie 400 golda już zarabiamy,
armii możemy wystawić 115 tysięcy, ale nie mam żadnych budynków do force limitu, nie mam również żadnych idei ilościowych i tak dalej, więc spokojnie możemy to podwoić. 1500 manpowera na miesiąc mamy. Mamy też przekoksanych generałów, 89 army tradition, mnóstwo aktywnych modyfikatorów. Tylko to zobaczcie, ile tego mamy dzięki akceptowalnym kulturom i tego, że kontrolujemy dobra w danym regionie. Po prostu cholernie tego dużo jest. Oraz mamy 61% core creation cost, a w zasadzie to nad 65. Moglibyśmy to zwiększyć do 80%, gdybyśmy się zmienili na przykład w Sithów, tak jak mówiłem, albo grali pod religię Hindu. I może właśnie jakbyśmy odtwarzali True Heir of Timur, to bym zagrał, nie wiem, na przykład Farsem, Traxxoxianem, jeszcze nie wiem dokładnie kim, i wtedy byśmy zmienili tą religię na Sithów i zobaczyli, i co z czym się je. A jeszcze na koniec mamy prawie 3000 developmentu. Jako Mughal też mamy pewną specjalną misję, którą wam teraz pokażę. W pierwszej albo przenosimy naszą stolicę do dekanu i nie chcemy tego robić za żadne skarby. Druga wypuszcza dekan jako naszego wasala. Co prawda to spowoduje, że będziemy musieli go anektować, ale do końca gry dostajemy administrative efficiency plus 10%. I naprawdę jest to opłacalne. Tylko trzeba będzie zrobić lojalnego wasala. Ups, to chyba wiem, jakie idee pójdą następne. A tak na serio, dalej bym grał raczej pod ofensywne oraz humanistyczne idee.